Bartosz Bednosz dodał ogłoszenie. Nie przypuszczał, że odniesie to taki skutek. Nie mógł opędzić się od fanek. Bartosz Bednosz gra w drużynie siatkówki i jest reprezentantem Polski w tej dyscyplinie. Ostatnio radził sobie wyśmienicie na boisku i wielkim rozczarowaniem dla jego fanów była decyzja trenera, że Bedni nie pojedzie na Igrzyska Olimpijskie. Bartosz Bednosz sprzedaje auto, reprezentant Polski w siatkówce postanowił zmienić coś w swoim życiu i zaczął od auta. Stwierdził, że jego Audi powinno znaleźć nowego właściciela i zamieścił ogłoszenie o sprzedaży na popularnym portalu ogłoszeniowym. Bartosz Bednosz nie przypuszczał nawet, że jego ruch ściągnie na niego takie kłopoty. Mężczyzna chciał jedynie sprzedać samochód, a stał się obiektem żywego zainteresowania fanek z całego kraju. Bartosz Bednosz zamieścił apel do fanek, sportowiec w krótkim czasie przekonał się o mocy mediów społecznościowych. Ogłoszenie, zamieszczone w popularnym portalu, szybko stało się bardzo popularne i to nie dlatego, że auto wzbudziło zainteresowanie tylu potencjalnych kupców. Okazało się, że pod zamieszczony w anonsie numer telefonu zaczęły przychodzić wiadomości od kobiet zainteresowanych przystojnym siatkarzem. Bartosz Bednosz musiał zamieścić w sieci sprostowanie i apel do swoich fanek, aby nie wysyłały więcej wiadomości. Dziewczyny, numer w ogłoszeniu nie jest mój, także spokojnie z tymi wiadomościami, proszę, przekazał. Ciekawe, czy ten ruch Bartosza podziałał.